śmiały i odważny, nie? Azer! Zawsze po porażce nie będzie tych dobrych humorów, aczkolwiek turniej jeszcze trwa. A odnośnie warunków pogodowych, no nie mamy na to wpływu. Zaczęliśmy w słońcu, tak jak powiedziałeś, a później były te zawirowania, ale no, wszyscy mieli takie same warunki. Zawsze jest fajnie wrócić do rywalizacji. To tak naprawdę pierwsze jest takie granie o coś po tej przerwie dłuższej. Zawsze fajnie jest wrócić. Mamy też dobrą atmosferę, dobrze czujemy się między sobą, więc możemy też mimo porażki z optymizmem patrzeć w przyszłość.